Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Joomla to proste W dzisiejszym odcinku opowiem wam troszeczkę o Cloudflare A mianowicie jak to wszystko spiąć z Joomlą, żeby działało, hulało bez żadnych dodatkowych pluginów i tym podobnych rzeczy W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o certyfikacie darmowym Let's Encrypt jeśli go już macie wdrożonego, no to możemy przystąpić dalej. Na mojej stronie ten certyfikat jest wdrożony, ale jako, że używam Cloudflare, to on podmienia sobie na swój certyfikat w celu łączności. W celu łączności między serwerem a Cloudflarem, żeby po prostu było po SSLu bezpiecznie. Ok, a więc pierwszą rzeczą, jaką będziecie musieli zrobić po zalogowaniu się na Cloudflare, będzie ustalenie sobie, a raczej zmiana DNS-ów. Jak przejdziemy sobie na zakładkę DNS, to tu będziecie musieli sobie zmienić na prawdopodobnie takie DNS-y u swojego prowidora, tam gdzie, gdzie trzymacie sobie domenę. W tym wideo nie będę Wam tłumaczył, jak to konkretnie zrobić, bo. Nie po to to wideo powstaje. Wideo powstaje po to, jak to spiąć, w sensie, żeby działało z samą Joomlą a nie będę wam pokazywał, jak ustawiać DNS-y, bo każdy prowider, wiadomo, ma swój panel i wygląda to u każdego inaczej. Ok, przejdźmy sobie dalej. Aby się posłużyć supportem od Cloudflare, można by zadać pytanie: Cloudflare and Yomla, jak to współgra? I pierwsze co to dowiadujemy się, że musimy zainstalować Mod Cloudflare, ale to nie jest mod do Jumli, tylko mod do Apasha. Także, żebyście mieli to na uwadze, aby was, wasz prowider, hostingodawca miał taki mod zainstalowany, bo Cloudflare to nic innego jak proxy. W roli wyjaśnienia, wszystko chodzi, rozchodzi się o to, aby po prostu IP osoby odwiedzającej naszego bloga czy stronę było widoczne poprawnie, a nie chowało się za tak zwanym proxy, czyli nie było widoczne IP CloudFlare. Reszta informacji jest przydatna bardziej dla administratorów serwerów, także jeśli jesteście ciekawi, no to możecie sobie tą solucję, że tak powiem, przejrzeć. Kolejny punkt, jaki trzeba sobie ustalić, na, ustalić w panelu CloudFlare, to jest reguły strony i znowu możemy się odnieść do supportu CloudFlare ale niestety tutaj zbyt wiele się nie dowiemy czyli konkretnie co trzeba ustawić i jak żeby to działało z, naso, z naszą dżumlą No dobra moi drodzy aby nie przedłużać to wrócimy sobie do panelu naszego CloudFlare przejdziemy sobie do ustawień Page Orals Ok, ja tu mam tutaj ustawione swoje ale pokażę wam co należy ustawić, żeby działało? OK. W pierwszej kolejności wpisujemy sobie wasza Domena.pl łamane przez administrator. O, administrator, jakbym lepiej pisał poprawnie, to by to lepiej działało. I na końcu dajemy sobie gwiazdeczkę, tak? I teraz dodajemy sobie. Stringi. Co trzeba w pierwszej kolejności zrobić, to korzystamy sobie z SSL-a. Tak. Nie widzę. Nie widzę, bo jest niżej. Tak. I ustalamy sobie na strict. Druga opcja, jaka jest, to browser cache. Ostawiamy sobie standardowo na 30 minut, bo więcej. Znaczy można więcej, można ustawić deflautowo. Nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. Następnie wyłączamy Always Online. No i niestety, jak pracujemy na administratorze, jakby serwer padł, no to nie chcemy pracować na jakiejś kopii Cloudflare, no bo to będzie bez sensu, bo nigdzie nam się to nie zapisze. Tak, będą same błędy wyskakiwać. I tym podobne rzeczy, a więc zmieniamy sobie na OFF. Kolejną rzeczą, jaką jest, jest wyłączenie całego cache'a. Tak, w sumie nie wyłączenie, a pomijanie. Ten cache służy w sumie troszeczkę do czego innego, a ten służy do czego innego, no, ale nie będę Wam tłumaczył tutaj w tym w wideo. Następna opcja, jaka, jaką trzeba zrobić, to jest zablokować apsy. jeszcze jedna opcja. Mamy coś takiego jak Disable Performance. Też to wyłączamy z tego względu, jakby to zostało włączone, czyli wszelkie minifikacje, merch, JDS-ów, CSS-ów by się odbywały, a to wiadomo, nie wpłynęło zbyt, by zbyt dobrze na. Działanie samego administratora. Jeszcze dwie uwagi. Dlaczego u mnie jest gwiazdka.domena? No, bo to zależy, czy ktoś używa www. czy używa strony bez, bez www. Także to zostawiam do Waszej przemyślenia, do Waszej dyspozycji, jak Wy sobie tam ustawiacie, jak preferujecie, tak sobie możecie ustawić. Niekoniecznie musi być gwiazdka, może to być wyłączenie samo www. O ile używacie www.domena. I tak dalej. Kolejna rzecz mamy tutaj na dole, e, e, pierwszeństwo, czyli kolejność. Wy będziecie mieli pierwszą zasadę, czyli tego praktycznie nie będzie. Czyli w tym momencie robimy sobie save and deploy. Ja w tym momencie tego nie zrobię, ponieważ e, te reguły mam u siebie ustawione. Wezmę sobie na anuluj. E, kolejną rzeczą, jeśli używacie. E, HTTPS, czyli szyfrowania, to możecie sobie ustawić, żeby wasza domena była cały czas kierowana na HTTPS. Dzięki temu możecie wyłączyć z HTA Accessa jeden wpis. Kolejną rzecz, jaką warto jest zrobić, to przejść sobie do Firewall. Jak dobrze pamiętam, nieźle pamiętam, do crypto. Tak jest. I tu na samym dole mam coś takiego jak automatycznie przepisuj adresy HTTPS. Jest to w celu uniknięcia tak zwanego Mixed Content czyli znakiem tego że na stronie jeśli macie jakieś linki które wychodzą po HTTP to każda przeglądarka wam będzie komunikować że niestety ale połączenie nie jest bezpieczne bo część linków wychodzi po zwykłym HTTP. No i warto o tym pamiętać. Po tych wszystkich zabiegach, jeśli DNS nam się już pozmieniały zwyczajowo sobie wchodzimy do naszej Joomla i czyścimy sobie cache czyścimy sobie cache na naszym serwerze ewentualnie, jeśli to była świeża instalacja i nie macie jeszcze przełączonego na SSL no to wchodzimy, wiadomo system, konfiguracja konfigurację następnie serwer, no i wymóg HTTPS. Zalecam dla całej witryny. Zapisujemy ustawienia i to w zasadzie by było na tyle. Jak widzicie na mojej stronie, to działa. Nie mam żadnego dodatkowego pluginu ani modułu. Wszystko mam skonfigurowane po stronie hostingodawcy, a ja u siebie tylko po prostu zainstalowałem LED Encrypts. No, i to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i rozsyłajcie dalej. A jeśli jesteście ciekawi poprzednich filmów, no to możecie to zrobić z mojej strony: rozwinąć sobie playlistę i przejrzeć, jakie były odcinki poprzednie, lub też po prostu z samego YouTube'a wpisać Dżumla to Proste i znajdziecie tam mnie i moje filmy. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.